istnieje różnica pomiędzy znajomością drogi a podążaniem nią. Dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Zatem kolor, który będzie królował, jest kolorem niebieskim. Jeszcze raz przypomnę tylko, czym otworzyliśmy dzisiejszy Dzień Doberek. Mianowicie istnieje różnica między znajomością drogi, a podążaniem nią. Wiecie, kto to powiedział? Co za mądry człowiek powiedział coś takiego? To jest, nie oglądaliście prawdopodobnie takiego filmu, bo to jest taki film science fiction, czyli taki fantazja, fantastyczny, ale może słyszeliście, Matrix, w Matrixie Morfeusz powiedział takie słowa. A jak one odnoszą się do autyzmu? A no odnoszą się oczywiście w sposób bardzo, bardzo konkretny. Ja teraz, w związku z tym, że mamy Światowy Dzień Autyzmu, ubrałem się na niebiesko. Mam niebieski krawat, to specjalnie dla Kasi Domagały. Kasia, podobałem ci w krawacie, nie? Taki elegancki, elegancki grzyweczka i no niezapleciony warkocz. Więc niebieski kolor. Ale żeby było bardziej tajemniczo, to co prawda jest szlafrok, no ale co zrobię? Mam taki szlafrok, jakiś czas temu sobie kupiłem, a właściwie to żona Marika mi kupiła. Ale bardzo mi się podoba, jest fenomenalny i cieplutki, jest taki bardzo przyjemny. Więc jak te słowa, o których powiedziałem, bo chciałem, żeby dzisiejsze zajęcia, dzisiejszy Dzień Dobry był właściwie skierowany do naszych przyjaciół z autyzmem. Czyli istnieje różnica między znajomością drogi a podążaniem nią. Nie każdy, kto wie, jak podążać, czyli wie, jak powinien się zachowywać, wie, jak powinien żyć, rzeczywiście żyje zgodnie z tym, żyje potem zgodnie z tymi swoimi przekonaniami, zgodnie z jakąś swoją drogą życiową. No właśnie. A kto chce żyć dobrze? No każdy chyba. Piotr Stopka też wysoko, ręka do góry. Wszyscy chcemy żyć dobrze. Wszyscy chcemy żyć tak, żeby nikogo nie krzywdzić. Chcielibyśmy kochać ludzi, chcielibyśmy czynić dobro. Chcielibyśmy, żeby też ludzie nas kochali, żeby nas szanowali. No ale to wiemy, co chcemy. Chcielibyśmy. A jak żyjemy teraz? Czy zdarzy nam się komuś dokuczyć, czy zdarzy nam się komuś powiedzieć coś przykrego, czy zdarzy nam się... Czekajcie, może to zdejmę rzeczywiście, skoro już jestem. Ale wszystko jest w kolorach, wszystko jest niebieskim, tylko teraz akurat zrobiło mi się dosyć ciepło. Więc wiem już, że chcielibyśmy żyć w jakiś sposób, natomiast w jaki sposób żyjemy i co robimy, żeby właśnie żyć tak, żeby żyć w zgodzie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, czy co sobie planujemy. Potem, widzicie, czasami jest tak, będę grzeczny, nie będę na przykład dokuczał komuś, a dokuczę. Zwłaszcza to się zdarza figlarnym osobom, mnie się to może zdarza, często myślę, że komuś coś powiem, a potem tak, o, niepotrzebnie to powiedziałem, albo głupi to był żart, nie? I następnym razem już nie będę żartował. W ten sposób. Myślę, że chłopaki to mają częściej. Częściej im się zdarza dokuczać, częściej im się zdarza obuzować, ale dziewczyny... Na przykład. Może bez przykładów. Dziewczyny. Nie, nie. Jesteście wszystkie wspaniałe. No i... W związku z tym, ja, że program chciałbym, żeby był poświęcony naszym drogim chłopakom i dziewczynom, które gdzieś tam mają lub ocierają się o autyzm, my ich znamy, wiemy, jak się zachowują,
Wiemy, jak mówią, wiemy, co lubią, wiemy, jakiej muzyki słuchają, wiemy, jakie mają przyzwyczajenia, no bo autyzm na tym właśnie polega. Ale mamy tych naszych przyjaciół, których kochamy i jesteśmy razem z nimi w jednej rodzinie, tak? Takiej naszej przystankowej rodzinie. No i dobrze byłoby, żebyśmy dzisiaj szczególnie do nich skierowali nasze zajęcia. Dlatego za chwileczkę będzie na ekranie, będziecie widzieli teledyski, muzykę będziecie słyszeli, będziecie widzieli postacie, te postacie, które dane osoby, o których przynajmniej ja wiem, osoby ze spektrum ocierające się o tak zwany właśnie autyzm, czyli inną wrażliwość na świat. Na przykład my, większość z nas, może lubić ładną pogodę. A na przykład będzie taki nasz przyjaciel z autyzmem, który nie lubi tej ładnej pogody, bo mu słońce przeszkadza, bo on nie wyłapuje wtedy wszystkiego tak, jak my wyłapujemy. On się wtedy na przykład czuje lęk, niepokój. No właśnie. No i teraz za chwileczkę. Ja tylko chciałbym, żebyśmy sobie pomyśleli, kto z naszych przyjaciół, z nas, właściwie to każdy z nas prawdopodobnie może gdzieś tam jakby sięgnąć głębiej, ten autyzm w sobie ma. Na jakimś poziomie. Jeden na większym, drugi na mniejszym. Autyzm to jest na pewno coś wyjątkowego i składamy Wam w Dniu Autyzmu, szczególnie tym, którzy o których wiemy, że ten autyzm macie, wszystkiego najlepszego, zrozumienia przez otoczenie, zrozumienia dla Waszej inności i umożliwienia Wam funkcjonowania, działania, życia właśnie w zgodzie ze sobą. Autystycy, właśnie a propos tego cytatu, autystycy niekoniecznie wiedzą, jaka jest droga, ale po prostu nią idą. I to jest, myślę, przesłanie dzisiejszego Dzień Doberka. No to co? Spróbujemy sobie, przepraszam, nie powinienem dotykać nosa, tak? Dzisiaj przypomnijmy sobie, którzy z naszych przyjaciół właśnie ocierają się o autyzm. No to ocierają się o autyzm. Kto? Tomciu Stefański. Znamy przecież, tak? Dobra. Filip. Tak. Filip Kugliński. Dobrze. Kasia Zyznawska. Kasia Zyznawska. Dziewczyna powinna być wymieniona jako pierwsza. No okej. Okay. To teraz będzie. Druga Kasia. No jaka jest jeszcze? Tak. Dobrze. Kasia Ręczak. Jak na K, to też ociera się gdzieś tam blisko. Krzysiu Nędza, Robertino, tak, 6. A Kawecki Ireneusz, oczywiście. Irek Kawecki, wszystkiego dobrego w dniu Twojego święta w pewnym sensie. Ktoś jeszcze? Nie, chyba już wszyscy. Zbysiu, gdzieś tam Zbysiu jest niedaleko. Też ociera się. I ja bym jeszcze wsadził tutaj Piotrusia, który też takie wyraźniejsze elementy, myślę, że można byłoby tutaj dostrzec. No i co? No to chyba tyle. W takim razie zaczynamy pakiet taki prezentowy dla tych naszych przyjaciół, którzy o ten autyzm gdzieś tam, autyzm sobie noszą, mają, który jest ich naturą. Drugą, pierwszą, jedyną. Nie wiem. Nieodgadniona w każdym razie zagadka. Dobrze. No to póki co trzymajcie się. Dziękujemy. Dzięki za wspólny spędzony dzień doberek. No i teraz słuchamy pocztówek dla naszych przyjaciół. Ahoj! Lalka nieduża
i na dodatek cała ze szmatek. W kratkę stara spódniczka, łzy na policzkach, a w główce marzeń sto. Lecz kocham ją najbardziej ze wszystkich moich lalek. Choć nie ma sukni złotej, zabiorę ją na bal. Zuzia, lalka nieduża, płaszczyk za krótki, zbyt duże budki. Fartuch biały z kieszonką, w kieszonce słonko, a w główce marzeń sto. Lecz kocham ją najbardziej ze wszystkich moich lal. Choć nie ma sukni złotej, zabiorę ją na bal. Zuzia, lalka niewielka, brudka malutka, nos jak muszelka. Oczy ma jak 5 złotych, wełniane loki, a w główce marzeń sto. Lecz kocham ją najbardziej ze wszystkich moich lal. Choć nie ma sukni złotej, zabiorę ją na bal. Zuzia, Zuzia, Zuzia. Program wprowadzający. Najpierw będziemy się kołysać, kołysać razem.
jak wrzód ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, lepiej się w tej bramie gasząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą i wyśnieżąc. Czując jak mi krople deszczu usta wieszą. Ze złożonym parasolem i wypieszą. Wody płyną, jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną w ogrodzie. A ja chodzę, stukam wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z miastu w burzy, z kwiatkiem dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął też królewny się cukłosa. Liście klonu się zatrzęsły w wielkiej trwodze. A ja chodzę. I nie straszna mi wichura i ulewa. Ani piorun, który trawił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. O tak. Liście klonu się zatrzęsły w wielkiej fazie. A ja chodzę. I nie straszna mi wichura, a ja. Ani piorun, który trafił o drzewa. Żaba. Pewna żaba była słaba i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija, niech pani myje się z rana, niech pani, pani kochana, na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora, a doktora chora słucha, mam być sucha. Będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho, nie uszło jej to na słuch. Che ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me, mamma soltanto felice, vive lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi incatena il mio cuore, forse non si usano più.
per la vita non ti lascio mai più. Per la vita non ti lascio mai più. Thank you.
Now I seen places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking, pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Jimmy got life, and Tamika around the corner just took her first hit off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with his money, and when the other homies heard about it, they thought that it was funny. Temptation and faith, I guess we living for the day. I seen a man get swept off his feet by a boy with an AK. The situation so twisted, everybody getting lifted. I'm just trying to take care of my kids and handle my business. Cause it's way too serious, so you gotta pay close attention, so you don't get caught slipping when they come to do all the getting. Life is a big game, so you gotta play it with a big heart. Some of us gotta run a little faster, cause we gotta lay the start. But I'll be a fool to surrender when I know I can be a contender. If everybody's a sinner, then everybody can be a winner. No matter your rag color, deep down we all brothers. And regardless of the time, somebody up there still love us. I'ma scuffle and struggle until I'm breathless and weak. I done strived my whole life to make it to the mountain peak. Always keep reaching, sure to grab on to something. I'll be there when you get there, waiting with the sounds bumping. Of your own, the realest homies that you've been knowing for the longest, but some ain't missing a good thing until it's gone. Could have built an empire, not for the jealousy that divides us. We prefer to keep our eyes shut to what's right when there's something involved that we desire. So hold your head up high if you're poor and righteous. I know time seems dry and problems seem endless, but in times of despair we gotta pull ourselves together. And if you feel you're out the game, then you need to get back in it, cause nothing's worse than a quitter. You gotta face responsibility one day, my brother. So gather up your pity and turn it to ambition and put your vehicle in. Time comes to choose which shall it be, the wide and crooked or the straight narrow. We got one voice to give and one life to live. Stand up for something or lay down in the game. Listen to the song that we sing. It's up to you to make it be. I guess I'll see you when you see me. No i jeszcze na koniec dziękujemy, że jesteście. Bądźcie sobą. Uczcie nas siebie, a przede wszystkim nauczcie nas waszego szczęścia. Dzisiaj, a może nie tylko dzisiaj, wszyscy jesteśmy autystykami.